To ja, Klara. A to moje psy, Fynio i Misia. Pies z głową w górę i pies z głową w dół. Podobno ludzie niechętnie adoptują czarne zwierzęta, bo kiepsko wychodzą na zdjęciach. W ogóle nie wiem, o co im chodzi. Fynio jest pieskiem niepełnosprawnym, ale niezbyt mu to przeszkadza. Uważa się za najbardziej atrakcyjnego i dzielnego psa w okolicy i startuje do najpiękniejszych dziewczyn. A Misia? Misia z pewnością nie jest samicą alfa. Fynio to artysta, tworzący w nurcie action painting i urodzony performer. Misia jest mistrzynią zen, mindfulness i bycia tu i teraz. Fynio jest zawsze w awangardzie. Misia zabezpiecza tyły, pilnując, żeby nikt podejrzany nie deptał nam po piętach. Uprzejmie przepuszcza obcy element przodem. Po roku Fynio, mimo częściowego paraliżu, nauczył się wchodzić po schodach na pierwsze piętro, za co dostaje burzę oklasków i słowa zachwytu. Okazało się, że misi teraz też trzeba klaskać, bo inaczej jest obrażona. A tak moje psy szykują się do wyjścia z domu. Tak upominają się o jedzenie, jedzą robią siad. Myślę, siad. Siad! Biorą przysmak. Witają obcego pieska. Śpią. Mimo wielu różnic mają wspólne zainteresowania i bardzo, bardzo się kochają. Misia i Fynio trafiły do mnie dzięki Fundacji Tusia. Fynio ma 3 kawałki śrutu w kręgosłupie. Misia po 2 latach powoli pozbywa się lęków. Tysiące bezdomnych zwierząt czekają na swojego człowieka. Mogą cię nauczyć, czym jest bezwarunkowa miłość, życie chwilą, stawianie granic z miłością. Nie czekaj. Już dziś znajdź swojego psychoterapeutę.